Cześć kochani, tu Agnieszka, zapraszam Was dzisiaj na Mierzymy i dzisiaj biorę na tapet dwie sieciówki. H&M, z którego zamówiłam okrycie wierzchnie z tej serii, chyba premium quality czy coś takiego. W każdym razie takie droższe, które tak mi się niesamowicie na stronie spodobało. Zaznaczam, że zamawiałam to jeszcze przed przeglądem Massimo Dutti. Także mamy H&M i jeszcze parę innych rzeczy z H&M oprócz tego. I mamy dwie rzeczy z Reserved, jeden dodatek i jedno okrycie wierzchnie. I słuchajcie, tak jak zawsze ciekawa jestem Waszej opinii. Co do okryć wierzchnich, oba sobie już zmierzyłam, oba wydają mi się za duże, ale jestem ciekawa, co Wy mi po prostu napiszecie, także dawajcie znać, co byście zrobiły, czy zostawiły na moim miejscu, po prostu co zostawić, a co oddać, o, na tej zasadzie. Wszystko mi się tak generalnie z założenia podobało, jak zamawiałam, ale co tutaj się dzisiaj wydarzy, to się okaże. Mam też spodnie na przykład, spodnie w fajnym fasonie. Słuchajcie, i nie są to dżinsy, i nie są to takie zwykłe spodnie, jakieś szerokie, więc myślę, że może być ciekawie, jeżeli interesuje Was, co zamówiłam, jak to będzie wszystko wyglądało, jeżeli chcecie być może się trochę pośmiać, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawcie kciuk w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie oglądać treści modowe, czy właśnie jakieś przeglądy poszczególnych sieciówek, takie dokładne, czy mierzymy domowe, czy filmy o trendach, jakieś porady stylizacyjne, no to tak jak mówię, subskrybujcie kanał, możecie również śledzić mnie na Instagramie, tu jeżeli akurat lubicie się pośmiać ze śmiesznych kotów, śmiesznych dzieci, śmiesznych psów i tak dalej. Słuchajcie, zaczynamy. I zacznijmy sobie może od Reserved. Słuchajcie, na początek pokażę Wam po prostu dodatek, który bardzo mi się spodobał. Ja już parokrotnie wspominałam na kanale, że niesamowicie mi się podobała torba, taka szoperka z futrem z Chanel z wybiegu właściwie z tego roku. No oczywiście Chanel, no nie kupię sobie Chanel. Jest fajnie, jest mi fajnie, ale na Chanel mnie nie stać. Poza tym ta torba Chanel miała też napis Chanel, co nie do końca by mnie przekonywało, nawet gdyby by było mnie na nią stać, ale mnie nie stać, no, w każdym razie. Ale szukałam właśnie czegoś w tym stylu, bo strasznie mi się to podobało. I znalazłam torbę na Reserved. Ja przez ostatnie kilka lat absolutnie nie kupowałam torebek sieciówkowych, a w ostatnim czasie znowu zaczęłam właśnie, bo stwierdziłam, że są takie torebki, które mnie ciekawią, ale wiem, że może nie będę ich nosić tak regularnie. I w sumie jakoś tak zaczęłam właśnie też kupować torebki w sieciówkach. Nie, że jest to jedna torebka za drugą, bo praktycznie w tym momencie dwie takie z Reserved. Mam jedną futerkową, którą Wam pokazywałam, taką mniejszą, jakby listonoszkę, ale całą z misia. No i właśnie ta druga, którą zamówiłam ostatnio. Jeżeli kojarzycie moje filmy o trendach, to na pewno i w sumie zwracałam tam dosyć mocno uwagę właśnie na tę torebkę w odcinku konkretnie o dodatkach i torebkach właśnie na jesień-zimę 2024-25. No i właśnie, znalazłam taką torbę, słuchajcie. Coś takiego w Reserved. Taką szoperę z niektórymi szwami właśnie obtoczonymi takim misiem. Bardzo mi się to podoba i uważam, że jest to jeden z trendów, które będą miały spore znaczenie, jeżeli przyjdzie już do tej bardziej zimowej pogody. Może nie jest to jakby uwarunkowane tym względem dla mnie, ale mam takie przeczucie. Ja mam zwykle dobre przeczucia trendowe. Więc taka torba. Ona jest w ciemnym brązie. To jest sztuczna skórka, ale wiecie co? Ona jest taka fajna. Powiem Wam, że jeżeli jej nie dotykamy, to można by się pomylić niewprawnym okiem, że ona jest z takiej normalnej skóry. Skóra jest bardzo miękka, ta sztuczna skóra, wiadomo. Jest bardzo mięciutka, więc też nie do końca wiem, jak ona będzie wyglądała, jakby się wyładowało rzeczami, ale myślę, że będzie ok. Kosztuje jakieś 170 chyba złotych, więc nie jest to mało jak na sieciówkową torbę, przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja tak nie zwracam za bardzo uwagi. Tak jak mówię, do tej pory nie zwracałam, jednak wolałam sobie kupić te droższe torebki, ale tak fajne torebki po prostu się pojawiły w tym Reserved. No dobra, nie będę się tłumaczyć. W ciemnym brązie. Ona jest zapinana tutaj w ten sposób od góry na zatrzask. No i właśnie jest taka duża, na dłuższych uszach. Wiecie, w ogóle taka ciekawostka. Wiecie, że inaczej się odmienia uszy od torebki, a nasze uszy. Jaki tutaj Wam... A dobra.
to są nie uszy, tylko ucha, tak naprawdę, no. Z tego, co kojarzę, to się jakoś właśnie odmienia z uchami i tak dalej, nie uszami. Dobra, no więc uchwyty po prostu, takie dłuższe, fajne na ramię, w ten sposób. Po prostu tutaj nie jest tak, wiecie, wciśnięte to pod pachę. Torba jest bardzo leciutka, no i właśnie mamy to takie beżowe jeszcze futerko. Podoba mi się kolorystyka, podoba mi się zamysł, no bo to jest zamysł dla mnie żywcem ściągnięty po prostu z tego pokazu Chanel. I pokażę Wam jeszcze wnętrze. Ona nie ma żadnej podszewki, tylko jest takim misiem w środku i mamy też dodatkową kieszeń. I ja sobie zdaję sprawę, że nie jest to torebka za dobra, na przykład jak się poruszacie w Krakowie komunikacją miejską, gdzie kiedy są studenci, to jest bardzo ciasno. I mi się kiedyś zdarzyło, że mnie facet szarpał za torbę. To Wam muszę powiedzieć, więc to nie jest torba na zgniot w tramwaju czy autobusie, tak bym powiedziała, bo można paść ofiarą po prostu jakiegoś złodzieja. Natomiast no we wszelkich innych przypadkach jest to fajna torba. Dla mnie to są takie torby, wiecie, shopery to są dla mnie o tyle fajne torby, że ja użyję ich jak idę gdzieś na zakupy, jak gdzieś jadę, nie muszę mieć w nich dużo, a czasami wracam do domu i kupuję 2 kilo ziemniaków i też mi się to zmieści i daje radę. Także taka. Pokażę Wam może tak... Au, czekajcie, wiecie co, bo rypnęło mnie w krzyżu dzisiaj. Starość, nie radość. I taka jestem trochę wysztywniona. Pokażę Wam ją tak na ramieniu. Au, 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 au. Na tyle, na ile mogę. A jeszcze przede mną mierzenie ubrań, to będzie hardcore. Tak wygląda. No, tyle mogę pokazać. Nie mogę bardziej oddalić, przykro mi. Ale w ten sposób. Tutaj troszeczkę się zwija, ale to dlatego, że ona jest po prostu niewypełniona, nie? A mamy takie jakby odstające listewki te misiaczkowe. Wydaje mi się, że jest fajna. Słyszę, że pika mi zegarek w międzyczasie jakiś. Któryś z moich naręcznych zegarków, to znaczy, że jeszcze nie zdechła mu bateria. Także taka torba. Wydaje mi się ciekawa dość, fajna. No i możecie mi napisać, co Wy sądzicie. Jeżeli chodzi o zestawianie takich torebek, to one właśnie fajniej wyglądają do już takich bardziej zimowych stylizacji. Ja nie mówię, żeby założyć na siebie futro i do tego torebkę z futrem, ale jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast do grubszych płaszczy czy kurtek, czy do ubrań, które mają jakiś właśnie też taki futerkowy detal, do czapy, chociażby do takiej ciepłej czapeczki, która będzie w podobnym kolorze, to wszystko fajnie się będzie zgrywać. Także, słuchajcie, mam taki pomysł, ciekawa jestem Waszego zdania. Wczoraj rozkminiałam, nie mogłam zasnąć przez godzinę i już zaplanowałam ten film, ale nie wiem, czy byście go chciały obejrzeć i chcieli obejrzeć. Mianowicie, często nagrywam dla Was stylizację na zasadzie 7 dni, 7 stylizacji, 6 dni, 6 stylizacji, ale tak sobie pomyślałam, żebym mogła zrobić taki film z 20 na przykład stylizacjami na jesień z mojej szafy. Taka na zasadzie inspiracji, jak łączyć fasony, jak łączyć kolory i tak dalej. I taki po prostu w domu, że stałabym przed kamerą, pokazywała i opowiadała. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, tak naprawdę jest tyle zestawów, których ja nie zdążam założyć i sobie ich wykombinować, tak jakby wiecie, no rok musiałby mieć jakieś 1000 dni, żebym ja założyła wszystkie kombinacje, które fajnie takie mi do głowy przychodzą. Fajne, niefajne, nie wiem, to się okazuje zazwyczaj jak zakładam, bo w większości z tego nie realizuję, bo ja mam po prostu, wiecie, bardzo dużo, że tak powiem, w głowie otwartych przegródek i utworzonych już tak w wyobraźni stylów. Także tak sobie pomyślałam, że mogłabym od czasu do czasu robić taki film, czy taki film byście chcieli. To nie byłby film tylko z rzeczami jakimiś nowymi, które można kupić wszystkie i tak dalej, ale taki na zasadzie może podrzucenia Wam jakiegoś pomysłu. Także dajcie mi znać. Dobra, odkładam tę torbę, może tutaj blisko, bo jak ją rzucę na łóżko, na materac właściwie, słuchajcie, ja śpię na materacu. Ja jestem dziwna i dzisiaj rozgadana, ale muszę Wam to powiedzieć. Ja mam normalną kanapę, na której mogłabym spać, ale mam też materac, taki 2 metry na 1,60 m, gruby i ja go mam na podłodze. Ja mam jakąś totalną obsesję, bo od lat 20 ponad wolę spać na materacu na podłodze, nie, tak jakby bez ramy łóżka. Nie lubię spać na łóżkach, totalnie. Lubię spać prawie że na ziemi, na materacu, a tak naprawdę najlepiej mi się śpi w ogóle jeszcze na samej podłodze. Ja nie wiem, co ze mną jest nie tak. Także ja mam rozwalony tutaj na cały pokój, znaczy cały pokój, na 1/3 pokoju powiedzmy, materac
i sobie normalnie na nim śpię, normalnie na nim żyję, oglądam na nim telewizję. Taki, wiecie, po prostu materac rozwalony. Nie wiem, czy też tak, czy ktoś tak ma, czy ktoś jest takim dziwnym człowiekiem jak ja, ale no, ja tak mam, więc dlatego moje mieszkanie nie jest instagramowe z rozwalonym materacem, ale ja to uwielbiam, w sensie ja nie trzymam na nim pościeli w ciągu dnia i tak dalej, bo dla mnie to jest totalnie nie do przyjęcia. Mam kocyk rozłożony, poduszki oparte, tak jakby to było takie łóżko, nie? Ale no tak mam. Dzisiaj się rozgaduję, mam dziwny nastrój. Rozgadany po prostu. Ciekawa jestem, czy ktokolwiek, kto mnie ogląda, też ma takie podejście. A tak jak mówię, najlepiej mi się śpi na podłodze. Ja po prostu, jak na przykład mój młody się rozchorował i spałam u niego w pokoju, to on ma dosyć wąskie łóżko i ja sobie po prostu rozłożyłam podwójnie taką grubą kołdrę na podłodze, wzięłam wielką poduszkę, przykryłam się drugą kołdrą i tak spałam i obudziłam się jak nowonarodzona. A ciężko mi było zasnąć, bo podłoga jest twarda mimo wszystko, ale budzę się w najfajniejszej kondycji, jak śpię na takim twardym, więc nie wiem, czy to jest normalne, czy nie. Ja po prostu nie lubię łóżek. Tak mam. Dobra, koniec głupot o łóżkach. O Jezus, wywala mi się wszystko. Tło spada, wieszaki. Pokazuję Wam kolejną rzecz z Reserved. Jest to płaszcz, look. Patrzcie na to. Jak ja go zobaczyłam na stronie, to go od razu zamówiłam, aczkolwiek to jest Limited Collection Reserved, rozmiar L. Wydaje mi się, że on jest na mnie niestety za duży. Bo ja przez większość czasu jednak noszę płaszcze odpięte, a on jak jest odpięty, to wydaje mi się, że jest za duży, a jak go zapnę, to że jest za też za dużo, jak go przytaliuję, zwiążę paskiem w talii, za dużo materiału. I tutaj będzie mi bardzo, będzie dla mnie bardzo pomocne to, co Wy mi napiszecie, czy się ze mną zgadzacie, czy według mnie zamówiłybyście mniejszy rozmiar. Jeżeli chodzi o samą estetykę tego okrycia wierzchniego, to jest coś, co mi się podoba, więc ja się o to nie pytam, czy on się Wam podoba, jego kolor, jego wykończenie i tak dalej. To tak jakby to jest już mój wybór, tylko o sam fason, rozmiar. Natomiast no, jeżeli macie ochotę się podzielić, musicie to z siebie wyrzucić, że Wam się na przykład nie podoba, no to ja też nie widzę problemu, wszystko, że tak powiem, na poziomie, jasne, możecie. Słuchajcie, to jest płaszcz długi, z takiej właśnie jakby skóry połyskliwej, ale też z krokodylowym, nie printem, tylko tłoczeniem. Skóra krokodyla po prostu taka. Trochę to jest takie... Materiał może nie jest zbyt przyjemny, on jest sztywny, dosyć ciężki i w takim właśnie ciemnym brązie taki krokodyl. I jest to generalnie, można powiedzieć, po prostu trencz. Taki trencz większy. Tutaj mamy, ciężko mi pokazać, bo tak jak mówię, kadr jest mniejszy, zaraz zobaczycie na mnie. Tutaj mamy klapy, mamy też pasek w talii, mamy paski tutaj na rękawach. Widzę, że jeszcze jest z papierkiem, bo tak mi wysłali. Jeszcze zapakowane w ten sposób klamerki. Zapinany, nie pamiętam, chyba dwurzędowo. Bo ja go tak szybko na siebie narzuciłam, wiecie, jak coś zamówię, co mnie bardzo ciekawi, to chcę to zmierzyć. Ale nie mierzę tych rzeczy tak jakoś dokładnie, bo wiem, że i tak z Wami będę mierzyła i Wy też będziecie się wypowiadać, więc ja tylko zakładam i mam takie pierwsze wrażenie. No wydaje mi się, że jest za duży. Mamy szynkretowe guziki tutaj. Jeżeli chodzi o skład, no to raczej będzie on, wiadomo, syntetyczny. I już czytam, poliuretan z wierzchu, 52 poliester, 45 wiskoza, jeżeli chodzi o podszewkę. Więc podszewka, o dziwo, zdziwiłam się, szczerze mówiąc, że mamy coś tutaj sztucznego, a nie tylko syntetycznego. Czy muszę to mówić po raz kolejny, że sztuczne i syntetyczne to nie jest to samo? Nie, nie będę tego mówić. Jakby ktoś miał wątpliwości, to sobie sprawdźcie. No, bo zawsze to powtarzam, a i tak, przecież to wszystko jest sztuczne, a ja sobie tak, jak czytam taki komentarz, to myślę, Boże, jak ja bym chciała, żeby to było sztuczne, a nie syntetyczne. No, także taki płaszczyk, zakładam i piszcie, co sądzicie. No, i tu będzie chwila prawdy. Wiecie, o czym marzę? O tym, żebym założyła to jeszcze raz, ściągnę jeszcze, tu jest jakiś papier, żebym założyła ten płaszcz i żeby jednak był super. Tak mi się marzy, bo sama jego koncepcja mi się bardzo podoba. Dobra. Mamy luźne rękawy, jak widzicie. On jest ogólnie taki przeskalowany. Takie długie te rękawy. Ja ostatnio zauważyłam, że w rozmiarach L, które noszę już 2 lata, jak nie 3 lata, zaczynają być dla mnie za długie rękawy. I ja nie wiem, czy przedłużane. Wydaje mi się, że są przedłużane teraz trochę rękawy, no bo raczej mi się ręce nie kurczą, nie? Także tak wygląda ten płaszcz. Czekajcie, bo tu pasek jest. Gdzie on jest?
chciałabym go włożyć w szlufki. On jest też dosyć sztywny. No, jest taki... Nie jest to taka fajna, mięciutka skórka, jakby nie było, ale nie jest też niewygodny jakiś. Mamy tutaj klamrę w ogóle, może podejdę i Wam pokażę, bo chyba tego nie pokazałam wcześniej. Mam nadzieję, że będzie światło wystarczające, żebyście to mogli zobaczyć. Jest tutaj taka klamra i ja już go próbowałam zapiąć na tą klamrę, ale przez ten materiał, który jest śliski, to się ślizga i to się rozjeżdża. Dobra, jest ostrość. Także tak wygląda. Wtedy ten pasek trochę sterczy też, nie? Jak jest tak... O, teraz go lepiej ułożyłam. Tak wygląda, więc długość jest spora. Jest trochę taki właśnie ciężkawy jakby, sztywniejszy. No wizualnie jest ciekawy. Jak sądzicie, jak tak stoję na wprost, to wydaje się za duży. Ja chcę, żeby on był luźny, ale czy nie ma takiego wrażenia, że za bardzo duży jest po prostu, że to nie jest, to nie ma być luźne, tylko jest zdecydowanie za duże. O, tutaj, o to mi chodzi po prostu. Tak wygląda. Trochę się bardziej domyka, niż bym chciała. Bo ja bym chciała, żeby on był taki, o, nie? Więc dlatego zastanawiam się nad trochę mniejszym rozmiarem. Ale to jest rozpięty, to jeszcze jest rozpięty. Więc tutaj pokażę Wam, jak to wygląda. Z każdej strony. Chyba jest za luźny, kurczę. A teraz go zapniemy. No i tutaj jeszcze mam tak sporo tego luzu. Przez to, że on jest luźniejszy, to on się fajnie taliuje. To ja tutaj nie mogę tego odmówić mu. Przynajmniej tak mi się wydawało, jak go zakładałam. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to muszę ten pasek związać, bo inaczej się nie da. To jest taka lekka niedogodność technologiczna, powiedziałabym. Niedopatrzenie może, o tak to nazwijmy. No właśnie, i związany wygląda tak. No fajnie wygląda, kurde. No zobaczcie, no fajnie wygląda. Fajnie wygląda, tylko czy tego materiału nie jest za dużo tutaj. Ja nie jestem w stanie tego dobrze zobaczyć. Wydaje mi się, że tutaj się trochę niepotrzebnie za dużo tego materiału zwija. I chyba, wiecie co, chyba bym spróbowała może jeszcze zamówić mniejszy. On też będzie szeroki na dole, no bo to jest taki fason, nie? Że się poszerza tak fajnie. Ale wydaje mi się, że troszkę tutaj się wszystko jednak za bardzo marszczy. No nie wiem. Wygląda ładnie. Nawet powiedziałabym, że bardziej mi się podoba, jak jest tak jak teraz zawiązany, niż jak jest odpięty. Spróbuję go jeszcze odwinąć rękaw, czyli standard. O, dziwo się da. Jest tutaj podszewka brązowa pod spodem. Da się? Da się. O, ile lekkości dostał, spójrzcie. To jest też coś, co zawsze powtarzam. Nie powtórzę tego po raz kolejny. Dlaczego podwijam rękaw, słuchajcie? Pytanie dla Was. Robimy dzisiaj kartkówkę. Kartkówkę z tego, co Agnieszka mówi często. Dlaczego podwijam rękawy? Oprócz tego, że lubię. Co to daje stylizacyjnie, słuchajcie? Napiszcie, jak wiecie. A jak nie wiecie, to się zapytajcie. To może ktoś Wam odpowie. Może to nawet będę ja. Żeby to, wiecie, taki zaszczyt Was kopnął, że ja odpowiem. Nie, no żartuję, ja przecież odpowiadam na komentarze. Przeważnie, słuchajcie, jak na jakieś komentarze, o, od razu Wam powiem, nie odpowiadam, to ja po prostu nie mam czasu, ale zawsze staram się, jak najwięcej mogę odpowiedzieć, tak. Także tak wygląda ten płaszczyk. Zapięty wygląda bardzo fajnie, chyba, według mnie. Jeszcze może z bliska Wam pokażę, mam nadzieję, że tutaj ostrość wychwyci, żeby to można było zobaczyć. Czy jest za dużo materiału, czy nie, według Was? Możecie mi napisać. Mam nadzieję, że ostrość nie uciekła w międzyczasie. Mam wielką nadzieję, bo już mi się tak zdarzało w życiu, że nagrałam dla Was i później na przykład fragment mierzenia był trochę nieostry, bo aparat jest głupi, zgłupiał i w ogóle. Także tak się prezentuje. A może jednak jest dobry w tym rozmiarze? No kurczę, to mnie najbardziej, wiecie, dręczy. Bo jest super, po prostu jest super. Także napiszcie, co sądzicie, idziemy dalej. A teraz przechodzimy już do H&M-a i na początek pokażę Wam jedną rzecz, którą kupiłam stacjonarnie i to był taki, po prostu takie bullseye, czyli strzał po prostu w dziesiątkę totalnie, bo poszłam, znalazłam jedną rzecz, był tylko jeden rozmiar, jeden kolor i mój rozmiar, i fason, i wszystko, i tak jakby zmierzyłam jedną rzecz i tę jedną rzecz kupiłam i... W przymierzalni, jak mierzyłam, to wydawało mi się to fajne. Od tamtej pory tego jeszcze nie zakładałam, bo chciałam właśnie tutaj z Wami zmierzyć i Wam pokazać. I słuchajcie, co to jest? To są sztruksy. Tak, mam dwie pary sztruksów. Jedne niestety w zarąbistym fioletowym kolorze, takie wide legi są na mnie za małe, ale ciemnozielone są na mnie dobre, także też pewnie mnie gdzieś w nich będziecie widzieć, jak będę bądź śmigać, bądź właśnie, jeżeli będziecie chcieć taki film ze stylizacjami, inspiracjami, pomysłami, to może tam.
Ale kupiłam beżowe sztruksy. Chciałam beżowe spodnie, ale jak szukałam jeans, beżowe lub brązowe, jak szukałam spodni, to wszystkie jeansy były jakieś takie w niefajnych kolorach, odcieniach beżu, albo fasony mi nie pasowały, bo na przykład miały średni stan, albo kolory były takie bardzo jasne, a ja chciałam coś takiego nie do końca jasnego. I właśnie zobaczyłam w H&M stacjonarnie, jedne jedyne sobie wisiały w moim rozmiarze sztruksy, takie beżowe, o fasonie straight, długość chyba jest w kostkę czy przed kostkę, fason totalnie w punkt, w taki, w którym ja się świetnie czuję, który mi się po prostu podoba, wysoki stan, więc zmierzyłam, popatrzyłam na siebie w lustrze, kurde, fajne, no to biorę, no i wzięłam. Kosztują 127-128 zł, ja miałam jakąś tam te zniżki, chyba dwie takie za 10 zł w aplikacji, więc mi troszkę taniej to wyszło. 98% bawełny, 2% elastanu, podszewka, kieszeni, 100% bawełny. Jeżeli chodzi o sztruksy, sztruksy nie są to zbyt wytrzymałe spodnie, one się rozciągają, mogą się rozbijać na kolanach, rozciągają się ogólnie, chociaż wiecie co, ja mówię na podstawie sztruksów, które miałam w liceum jeszcze, teraz te technologie są trochę inne, ale wydaje mi się, że też się troszkę rozciągają. Także takie sztruksiki, no dla mnie sztos totalnie i muszę się Wam przyznać, że zamówiłam, sprawdziłam od razu na stronie, czy są jeszcze jakieś inne kolory i zamówiłam sobie jeszcze takie bardzo ciemno zgniło zielone i jeszcze nie przyszły, także przy innej okazji Wam je po prostu pokażę. Tak, a tutaj mam beżowe. I do takich jaśniejszych, jesiennych stylizacji, do których chcę zestawić coś, co nie będzie jeansami. Myślę, że mogą być bardzo fajne. I ktoś ostatnio pisał przy przeglądzie Massimo, że chyba właśnie sztruksy, o ile się nie mylę. W każdym razie strój dziadka, taki sweterek i sztruksy i strój dziadka. No i to jest taki dziadek vibes, ale mi się to po prostu bardzo podoba. Także tak, sztruksy, dużą część mojego życia w sztruksach przechodziłam różnych i tak pomyślałam, że jeżeli to jest rzeczywiście taki fajny, straightowy fason, który jest bardzo uniwersalny, to po prostu je sobie kupię, także mierzę, pokazuję Wam i co, piszcie, co sądzicie. Coś sobie kliknęłam niechcący w ostrości i mam nadzieję, że będzie ostrość, że nic nie skrzeniłam. Słuchajcie, tak wyglądają te spodnie. Takie typowe straighty, przed kostkę długość. No fajne są bardzo fasonowo, wysoki stan, jak widzicie, zapinane na zamek. Bardzo fajny kolor też mają moim zdaniem. I zestawiłam je z takimi chyba kuczy, nie pamiętam co to są za buty, tak szczerze, jakiej marki. Czy Ganty jakieś? Co to są za buty? Kupiłam je, tak, Ganty w zeszłym roku chyba. Albo 2 lata temu takie mokasyny zamszowe. Zwracam Wam uwagę też od razu na zestawienie kolorystyczne, które jest ciekawe, jakby co. No ale właśnie, fajny fason, nie? Taki simple, straightowy. Ja w straightach może nie tyle najlepiej się czuję, ale dobrze się czuję po prostu. Wydaje mi się, że na pupie też nie najgorzej leżą. Wiadomo, że u mnie tutaj troszeczkę będą takie glipsy podkreślone, ale to takiej troszkę bluzy dłuższej. Myślę, że są spoko. Ciekawa jestem, co sądzicie. W ogóle tak szczerze, jak na nie patrzę, to dawno tak dobrych sztruksów nie widziałam. Nie tylko na sobie, tylko ogólnie. W sensie tak dobrze odszytych. Bo one, wiadomo, one się będą troszkę zginać, będą się tutaj marszczyć, pewnie się troszkę rozciągną, ale są bardzo dobrze uszyte fasonowo. Fajnie jest fason dopasowany do charakterystyki samego materiału. Także ja jestem totalnie na tak. No po prostu mi się to podoba. Piszcie, co Wy sądzicie. Dobra, a teraz przejdźmy do creme de la creme tego filmu. Kurtka bosmanka, oversize. Au, moje plecy. O Jezu, czekajcie. Bosmanka oversize z wełną. Przeskalowana. O, ale mnie boli. W grafitowym melanżu. I ile ona kosztowała? Jakieś 800 chyba 80 zł, ale akurat wjechała zniżka na H&M i wyszła mi za 703 zł czy coś takiego. To jest wool blend, rozmiar M i to jest rozmiar M. To muszę Wam zaznaczyć. Ja mierzyłam, jak miałam jakieś perfumy na sobie, bo czuję jakby perfumy od niej, nie wiem. W każdym razie ogromna kurtka bosmanka w takim kolorze. Jak wiecie, w Massimo sobie już kupiłam bosmankę. Gdyby ta
bo ona, tak jak mówiłam, przyszła mi wcześniej, w sensie ona mi przyszła wcześniej i gdyby ona była dobra, to bym sobie tą z Massimo odpuściła. Natomiast zaraz Wam pokażę, jak to na mnie wygląda. Mamy takie lekko balon rękawy, przynajmniej tak jak pierwszy raz ją założyłam, to się śmiałam po prostu. Ale pokażę Wam, może któryś z Was się spodoba. I mamy dwurzędowe zapięcie na guziki. Znowu jest to duża, gruba, ciężka kurtka, więc tutaj też ciężko tak machać. I jakiś rudy włos, to nie mój. Okej. Dobra. Mamy też podszewkę. Zaraz Wam pokażę na mnie i no nie wiem. Dla mnie była śmieszna. 57% wełny, 43% poliestru z wierzchu, a podszewka 100% poliester. Więc niby to jest ta jakość, wiecie, taka lepsza i cena, no też była dość. Ale jakoś chyba nie za dobrze się czuję. Taka jest linia ramienia też, więc jest okrągła. Razem z rękawem to daje taką bulwę półokrągłą. O, nie, czekajcie, tak Wam pokażę. Zresztą zaraz to będzie na mnie widać. I nie do końca mnie to przekonało, jak założyłam. Zobaczymy, co będzie teraz, jak zmierzę z Wami, także mierzymy. Tia, no i tak to wygląda na mnie. Nie do końca, nie? Chyba się zgodzicie ze mną, że tak nie do końca. Tutaj bardzo dużo robi ta linia rękawów. W ogóle może to jest za duże, ale no nie wiem, taka dziwnie się czuję. Brzydko jest odszyte tutaj, za tyle kasy. Nie podoba mi się, jak tutaj się dzwonkuje. Ten dół jest taki bardzo, no brzydki po prostu. Ta linia ramion idzie stąd i tutaj jest takie zaokrąglenie. Ja wiem, ja rozumiem, że tak to ma być. Ale tutaj gdzieś przy kieszeniach odstaje, no nie podoba mi się. Jedyne, co mi się podoba tak naprawdę, to klapy tutaj. I może jakby ten dół był trochę inny, to jakoś bym zniosła te rękawy, ale tak całościowo, no nie jestem na tak. Z boku jeszcze okej, z boku się broni, coś tutaj odstaje, ale to ja tak akurat lubię. Nie wiem, jak wygląda z tyłu, więc zobaczę sobie, jak będę montowała. Wyciągnę może ręce z kieszeni. No coś tutaj jest nie do końca według mnie, dla mnie po prostu. Nie czuję się w tym modowo, że to jest jakiś awangardowy fason, tylko czuję się jak w jakimś takim dziwnym czymś. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii. Ja to odsyłam, bo po prostu nie czuję się w tym dobrze. Nawet jakbyście mi powiedziały, że wyglądam, nie wiem, super, to nie. To nie. Zwracam to. No ale tak chciałam Wam pokazać, że nie wszystko złoto, co się świeci i nie wszystko, co jest droższe nawet na H&M-ie, no bo często mi mówicie, no próbuj te rzeczy premium, te droższe i tak dalej. No nie wszystko to tak fajne jest. I tyle, no idziemy dalej. I słuchajcie, teraz otworzymy paczkę, której jeszcze nie otwierałam, również z H&M. I mam tutaj, zdaje się, dwie rzeczy. Tak, takie, które mnie zaciekawiły. Nie są to może jakieś wybitne, zwłaszcza jedna rzeczy, ale takie... Coś mnie zaciekawiło w nich, zaintrygowało, więc stwierdziłam, że zamówię. I mam tutaj long sleeve w takim stylu bieliźnianym, takim troszeczkę może nawiązującym do lat 2000, ale tak zaciekawił mnie po prostu. To jest bardzo jasny róż z takim okrągłym, dużym dekoltem i właśnie mamy taką lamóweczkę czarną i tutaj kokardkę jak bieliźniana. Rękawki lekko się rozszerzają, no to jest bardzo 2000 i tutaj na dole też mamy takie obszycie falbankowe właśnie. I pudrowy róż, taka bieliźniana, no mi się to kojarzy z taką piżamką troszeczkę, ale stwierdziłam, że jest w niej coś takiego, co przyciąga mnie. I stwierdziłam, że zamówię, nie pamiętam ile ona kosztuje, tutaj mam rozmiar L, ale chyba gdzieś koło 50 zł, więc też nie jakiś wielce majątek. Prążkowany materiał, taki fajny jest ten kolor bardzo. On też dodaje takiej właśnie bieliźnianości, powiedzmy tak. 52 bawełna, 39 poliester, 9 elastan. Tak, szczerze to chyba nie patrzyłam. Myślałam, że ona będzie bawełniana, no ale nieważne, w każdym razie. Także coś takiego, takie easy peasy, romantico, nie wiem, co się tam rymuje, nie będę mówić, ale taka bluzeczka, pomyślałam, że zamówię. Jest to troszeczkę inna rzecz niż zwykle Wam pokazuję, w innym stylu. Także widzę, że ostrość mam na biuście zamiast na twarzy. Super, teraz wróciło na twarz. Także zmierzmy. I ta bluzka to jest taki słodziak po prostu, jak na nią patrzę. Tu akurat mi wychodzi biustonosz. Muszę sobie go troszkę, może ściągnę ramionczka w dół. Nie jest to może bluzka dla mnie idealna, no bo nie jest, ale zaspokoiłam swoją ciekawość, taka prawda, słuchajcie.
taki okrągły, większy dekolt jednak zdecydowanie lepiej wygląda przy tutaj drobniejszym dekolcie po prostu, obojczykach i tak dalej. No u mnie to dodaje tylko masywności. Natomiast jakbym rozpuściła włosy, coś powiesiła, to bym to ograła. Ale nie podoba mi się aż tak. Jest fajna, taka ciekawa, ale chyba, słuchajcie, chciałam spróbować z tymi vibesami lat 2000, bo ja bardzo rzadko takie rzeczy Wam pokazuję, dlatego że ja już to przeżyłam i jakoś nie kręci mnie to aż tak bardzo. Chciałam spróbować. Od czasu do czasu mam taką ochotę, więc spróbowałam. Tak wyglądają rękawy, jak widzicie. One są takie fajne, luźniejsze. Jeżeli lubicie takie klimaty, no to czemu nie? Tutaj mamy tył. No i oczywiście można ją tam włożyć w spodnie. Będzie wtedy taka, wiecie, taka bardziej dopasowana. Trochę u mnie niedobrze to wygląda, bo mam za tłuste ręce tutaj i za bardzo odstaję. Na szczuplejszych ramionach będzie to lepiej wyglądać i na szczuplejszym dekolcie. No ale zmierzyłam. Chciałam zmierzyć, zmierzyłam. Odeślę to, nie zostawię sobie tego. Także idziemy dalej. Ostatnia rzecz na dziś to jest denim. Denimowa koszula. I już otwieram. A w ogóle też będzie niedługo mierzymy z Kosa, Arketa i Zary. Bo też zamówiłam rzeczy, też mi przyjdą. No zobaczymy, czy będą ciekawe. Koszula denimowa, w ciemnym denimie, ale nie takim granatowym totalnie. I to jest koszula z wiązaniem pod szyją. Czekajcie, schowam metkę, żeby nam tutaj wizualnie nie przeszkadzała. Taka, ze stójką i taką kokardą pod szyją. Muszę powąchać. Trochę kwasem takim wali, jak czasami walą właśnie denimowe rzeczy. Wiecie, o co chodzi, nie? Takim chlorem, coś takiego. Koszula jest dosyć szeroka z tego, co widzę. To właściwie jest takie kurtka denimowa bardziej, tylko właśnie mamy kołnierz i tutaj wiązanie takie pod szyją. Może być kokarda, może być tak na luźno puszczone jakoś. Zaraz będziemy rozkminiać, jak na siebie założę. Taka. Z przodu są kieszonki? Są kieszonki na biuście też. Zapięcie widzę, że jest ukryta linia czego? Zatrzasków. Więc można to traktować jako kurtkę, można to traktować jako koszula. Ona chyba na stronie była opisana jako koszula. Mam tutaj rozmiar M. Nie mam pojęcia, dlaczego wzięłam M, czy po prostu wydawała mi się duża, czy nie było większego. W każdym razie mamy tutaj M-kę. I jeżeli chodzi o skład, to jest to 100% bawełny. Jeszcze Wam pokażę, jak to od spodu wygląda. Także coś takiego. Rękawy z lekko obniżoną linią ramion, też takie luźniejsze. Tutaj mankiety. Też widzę, że zatrzask jest ukryty, nawet dwa, więc spoko. Można też pewnie odwinąć i podwinąć sobie to ubranie. Takie ciekawe, z ciekawym detalem. Zobaczymy, czy będzie fajne, także zmierzmy. Może najpierw popatrzmy sobie tak na tę koszulę, kurtkę, tak jak jest po prostu rozpięta i puszczona. Mam tylko biustonosz pod spodem, także przepraszam Was, ale nie chciało mi się kombinować i ubierać. Poza tym jest mi gorąco. Czekajcie, podwiniemy rękaw, zobaczymy, na ile on się wywija. No spoko, można go tyle wywinąć. Więc jest ok, można też pewnie podciągnąć. Sztywny jest ten denim, on jest taki sztywny, taki jak na grube spodnie. I śmiem twierdzić, że nie do końca jest przez to wygodny. Czuję, jak mnie to ciągnie do tyłu teraz. No ale tak Wam chciałam pokazać po prostu. Wiadomo, tu można wyciągnąć, bo tu mamy szlufkę u góry. Chciałam Wam pokazać, jak to wygląda jako taka zwykła, najzwyklejsza koszula. Tutaj mamy też kołnierzyk u góry. Widzicie, też taki nieduży. No i zatrzaski. Wiecie co, to jest bardzo wygodne, że ona jest, ta koszula, bluzka, że ona jest na zatrzaski, a nie na guziki. Ja jestem zdecydowaną fanką zatrzasków w każdej możliwej formie. No a teraz zróbmy to, co było związane, czyli spróbujmy z kokardą. Czekajcie, żebym się nie pomyliła. Muszę zawiązać tak, 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 tak i tak. No nie wiem, nie do końca jestem przekonana do tego. Czuję się jak denimowy prezent, trochę jak związałam. No ale widzicie, ja wiążę takie piękne kokardy, nie? Może jakby ją tak trochę, tak ją trochę tutaj osmucić, żeby trochę opadła. O, tak, no i postawiony kołnierzyk. Nie do końca chyba, nie do końca. A tak tylko jakoś związać, czekajcie, nawet tak z boku może. No nie do końca, no nie do końca. Wywińmy kołnierzyk, też nie do końca, nie, zdecydowanie. Powiem Wam tak, mi się takie rzeczy bardzo podobają na modelkach zawsze.
I to już nie jest pierwszy raz, kiedy ja coś takiego zamawiam, ale jak właśnie to sama później ogarniam, a no, umówmy się, że kokarda nie jest tu problemem i mój sposób jej wiązania, no to nie wygląda to po prostu dobrze według mnie i tyle. Także to też sobie raczej jednak odpuszczę. I to by było na tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że się fajnie bawiliście, że się Wam podobało. No i piszcie, co byście zostawiły na moim miejscu. No hajem. Dzisiaj tak słabiej troszeczkę wypadło, aczkolwiek kolekcje mają fajną. No i tyle. No. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!